Hej, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, wracamy do Skyrima. Siedzę tutaj już od dobrych 2 minut i słucham sobie... słucham sobie teamu przewodniego do Skyrima, który jest doprawdy zacny, nawet tak długo od premiery, dalej się go bardzo chętnie słucha, co jest super moim zdaniem. Mam włączony mikrofon. Tak, mam włączony mikrofon. Patrz mi, nie chcą strykać. Może dlatego, że są suche. Możliwe. Ja osobiście nie narzekam. Mieliśmy i warstet. Mieliśmy iść na wysoki Hrodgar, z tego co pamiętam. Tak, tutaj jest to gówno. No, idziemy na wysoki Hrodgar. Idziemy się nauczyć głosu smoka. Znaczy smoczego dziecięcia. Więc popierdzielamy na schody. No i proszę, przebiegłam trochę... Przebiegłam przez całe miasto i już nie mam kondycji. Karygodne. Wii. Myślałam, że skoczyła za mną na ten murek. Byłabym... doprawdy zaskoczona. A nie, ja zabiłam tego niedźwiedzia. Dobra, się zastanawiam, co on tu kurde robi. Co to jest? Czarownicza tabliczka? Emblemat pierwszy. Przed narodzinami człowieka mundusem władały smoki. Ich słowa były głosem, a mówiły tylko w prawdziwej potrzebie, albowiem głos mógł zaćmić niebo i zalać ziemię. O, takie tabliczki są na całej drodze? Zajebiście, będziemy je czytać. Lubię takie smaczki. Nie będę tutaj też jakoś specjalnie biec, właśnie dlatego, bo jest tutaj wpis do przeciwników. Pierdol się, głupi pająku. Ty, weź go na siebie. Nie weźmie go na siebie, co? Teraz to się możesz, wiesz? Ja chciałam, żebyś go od samego początku wzięła na siebie. Babo. Nie to, to. Schowaj miecz. Wiesz co, zapiszę sobie, bo tutaj może ktoś w każdej chwili wyskoczyć, a ja nie chcę zużywać mikstur ani nic zjadać. Chociaż w sumie z drugiej strony powinnam mieć przy sobie więcej jedzenia. Powinnam jakieś kupić w ogóle. Leleń tam stoi na drodze. A ja się naprawdę rozglądam za tymi tabliczkami. Może to jakaś ciekawa historia będzie. W ogóle niezwykle rozbudowany jest świat Skyrim. Trudno się dziwić. Pracowali nad nim dość długo. I naprawdę to działa na plus dla gry. Jezu. Coś mi siedzi w gardle i nie mogę tego odkaszlnąć. Ej, dlaczego mnie pchasz, co? Kozo? Nie jesteś leleniem, tylko jesteś kozą. A, tu jest jakiś ziom. Uważaj na wilki. Jeśli zamierzasz iść na wysoki Hrodgar. Dziękuję. Ty to kto, ziom? Nie wiem kto ty, ale dobra. Tak? Czytaj tabliczkę. Emblemat drugi. Człowiek narodził się i rozprzestrzenił po całym mundusie. Smoki rządziły płaszczącymi się przed nimi masami. Ludzie byli wtedy słabi i nie mieli głosu. No, taka historia ogólnie smoczych dziecięci. Zabiliście. Schowaj ten łuk, znowu żem klikła. Przycisk na myszce. Dobra, idziemy. Ale zajebiście. Naprawdę, bardzo mi się gra podoba. Mimo, już nie mam jej ustawionych na wysokich, jakichś specjalnych detalach, na wysokiej grafice i ustawieniach. Gra w książce jest bardzo ładna. Gdzie są wilcy? Szukam wilców. Możliwe, że uda mi się przekraść niezauważenie. Po chuju. Ej, wracaj tu, szujo! Drań, kurwa, prawie mnie zabił. Mikstury. Sekunda. Dobra, już jestem z powrotem. Weź mi to, wypij. Dobrze, że mam tego dużo, to sam mogę.
Jebać, idziemy teraz z mieczami na rękach. Już się zaczyna robić niebezpiecznie. Przeciwnicy nam wyskakują nie wiadomo skąd. To trzeba mieć pod ręką jakąś broń od razu. Że nie, że stoimy, naciągamy. Bo wiecie, łucznictwo może działa najlepiej wtedy. A ja zaraz umrę. Umarłam. Trudny poziom trudności. Znaczy, mistrz? Tak to się chyba nazywało? Więc tak. Zaraz, to jest lewa, to jest prawa. Lewa, prawa. Ciekawe, ciekawi mnie bardzo. Nie to. Nie to. Okuta żelazna magu. To. Tak? Ta starczo się dużo łatwiej walczy. Wracaj tu, szujo! Przed chwilą to powiedziałam, wracaj tu, szujo. Moja mama stała w... chodź tu! Moja mama stała w pokoju. Znaczy tak, moja mama stała w pokoju, pokazuje na przestrzeń, nie? I przyszła tutaj do mnie i tak patrzy na mnie zła. To do mnie było? Musiałam się tłumaczyć. I gdzie są tabliczki? Mam nadzieję, że nie minęłam żadnej. To być naprawdę zacne. F5. Znaczy F4, przepraszam. Jezu, znowu górska kozica. A co tam jest? A jakaś flaga? Powiewająca na wietrze? Gdzie jest jeszcze jedna? Tu jest tabliczka. Mam nadzieję, że to jest trzecia tabliczka. Pokaż mi to. Emblemat trzeci. W dawnych dziejach ludzie mieli hardego ducha. Nie bali się wojny ze smokami i ich głosami, ale smoki zadziwiły ich i łamały im serca. Smutne. Zapiszę sobie. Bo wiem, że tutaj gdzieś jest taki motyw, że idziemy nad górą i tam nam nagle troll spada. Kolejny emblemat, czy taki murek? Tylko murek. Nie wiem, co oznaczają te murki. Co 100 stopni, czy co one oznaczają? Nie wiem. Fajnie by było, gdyby było znaczenie. Ale w sumie 7000 stopni, komu by to się chciało liczyć? Znaczy, zapewne mi by się chciało to liczyć, ale mniejsza. Ale mi się nie chce. Co ty tak popierdzielasz obok mnie? Towarzyszysz mi teraz? Na plecach za mną dalej idzie, więc... Więc jest spoko. Suń się, górska kozicą. No to idziemy. W ogóle ogarnęłam ostatnio, ponieważ jak milczę przez chwilę, to w moim komputerze zaraz dokończę tutaj z tym ziołem, pogadam, przeczytam emblemat. Uważaj na wilki. A, to jest laska. Jeśli zamierzasz iść na wysoki Krodgar. Już mnie ktoś ostrzegł przed tym i szczerze mówiąc powiem ci, że dobrze mnie ostrzegł. Czytaj tabliczkę. Tak? Nie ty. Emblemat czwarty. Keine wezwała Porthurnaxa, który ulitował się nad ludźmi. Razem nauczyli ludzi, jak używać głosu. Rozgorzała smocza wojna. Smok przeciw językowi. Spoko. Więc jak milczę przez chwilę, a w grze nie gra żadna muzyka, to na filmie nasila się szum coraz bardziej. Ja nie jestem z tym w stanie nic zrobić, ponieważ część tego szumu pochodzi od mojego komputera, od wiatraków w moim komputerze, które są po prostu głośne. Natomiast część tego szumu jest po prostu wytwarzana przez moją kartę dźwiękową i nie jestem w stanie zrobić z tym niestety nic. Chyba że ktoś zna jakieś super tajne techniki regulowania karty dźwiękowej, to mi może jakiś poradnik podesłać w komentarzu, byłabym wdzięczna, ale tak to... Niestety prze... Jezus Maria, to nie stroj! Idź pizdu! Ty gdzie uciekasz? Masz mnie chronić! Ale mu robię?
No kurwa. Lidia! Lidia! Mam nadzieję, że nam się uda go jakoś pokonać. Zanim Lidia mi tu padnie. No, udało mi się. Ta, to był po prostu genialne. Nie, czekaj. Tak i tak. Jezus Maria, no właśnie. Trzy ataki, już jestem martwa. Łuk renegatów. Kurwa, Lidia! No! Co robisz? Musisz tak łazić na boki, ziom. Tak go zabijesz, bo to jest troll. Jak go nie zabijesz, to on zabije mnie. No właśnie. Wypierdalaj. Trzeba go jakąś techniką. A, tylko jeden atak. Kurwa! A, tylko jeden atak, niestety. Na dwa jesteśmy za słabi. Znaczy, nie tyle jesteśmy za słabi na dwa, ile... Lidia, proszę cię! No i świetnie, stanęłam na środku. Bum. Ale żeś mu uszczupliła tej... tego życia. Nie, ja się tutaj będę bawić z miesiąc po prostu z nim. Ja w sumie nie spodziewałam się niczego innego, tylko Lidia, proszę cię, wyjdź przede mnie. No właśnie. Tutaj naprawdę dużo bardziej przydatny byłby Farkas. Przyjąłem go w kolano. W ogóle ja mam jakieś zaklęcia, jakiś ogień? Nie, 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 nie. No, zamachnij się. Oj, 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 oj. Ja się nie zgadzam na coś takiego. O, dzięki Bogu. Niezła robota, Lidia. Co prawda za tysięcznym razem, ale jednak. Och, i znowu mam w piździe mało stalowych strzał. Kurwa mać, co ja zrobiłam? Okej. Trzeba błędy przyjmować na klatę. Niestety. Lidia. Babo. Chyba go trafiłam w oko. Nie zostaliśmy rozbici, tylko ty nie umiesz walczyć. Świetnie, jeszcze mnie zabije. Lidia, wstawaj i walcz. Nie koniec. Nie dasz mi rady. No. Tak właśnie myślałam, że wiele nie przetrwasz, babo. Uciekaj, uciekaj, uciekaj.
Będziemy się z nim tak ganiać. Łucznictwo wzrasta do 39. Uuu, jestem wdzięczna! Kurwa! Ciężki pancerz, jeb się. Powiem szczerze, że teraz by mi się przydało jakaś mikstura kondycji. No niestety. Lidia, wstawaj! Zabiję cię, jeśli będę musiała. Cholera, to było głupie, to było skrajnie głupie. Tak! Na szczęście! Dzięki Bogu! F4! No! Tak się zastanawiam, może... Może jednak powinnam... O Jezus Maria! Że może jednak powinnam zmienić te przyciski, ale teraz, jak się już przyzwyczaiłam do tej F4 i rzadko mi się zdarza, żeby to zrobić na F5, to chyba jednak nie. Zrobimy sobie teraz... Znowu się pobawimy w górską kozicę, ponieważ chcę wejść tam, skąd zeskoczył na nas troll i zobaczyć, czy on tutaj czegoś czasem nie chował. To może być dobry pomysł. Chyba raczej nie, bo tutaj nic ciekawego nie widzę. I ja też nie bardzo tu może przyjść, więc no... Niestety nie bardzo. I zgubił mi się plecak. Dobra. Czytamy piąty emblemat. Człowiek zwyciężył i krzykiem przegnał Alduina z tego świata, pokazując, że jego głos również jest silny, choć liczne padły ofiary. A, oko mnie zaczęło szczypać. Ja się tu popłaczę. Taka ciężka była ta walka. Muszę nos wysmarkać. Zadania do wykonania na dziś, nie? Okej, idziemy dalej. Mam nadzieję, że dojdę do tego wysokiego Hrodgaru, chociaż wątpię w tym odcinku. Naprawdę wątpię. Herbaty bym się napiła, skoro mamy chwilę wolnego czasu. Ach, dobra, chociaż już nie tak ciepło. Gorąco jest najlepsze, ale jednak. Ale mimo wszystko, tak czy inaczej, tak jest lepsza niż żadna. Emblemat szósty. Wśród ryku języków niebiańskie dzieci walczą, budując pierwsze imperium mieczem i głosem, zaś smoki wycofały się z tego świata. Super. Dobra. Czyżby już? Już jesteśmy? Kolejna tabliczka? Siódma? No. No, siódmy. Język na Czerwonej Górze został Języki na Czerwonej Górze zostały upokorzone. Jurgen Wiatrowładny rozpoczął 7-letnią medytację, by pojąć, jak silne głosy mogły zawieść. Okej. Okay. Tam widzę kolejną tabliczkę. Lecimy. Możliwe, że przedłużymy nieco ten odcinek, bo naprawdę chcę w nim dojść do Hrodgaru. Emblemat ósmy. Jurgen Wiatrowładny wybrał ciszę i powrócił. 17 dyskutantów nie mogło go przekrzyczeć. Zaraz. Jurgen Wiatrowładny wybrał ciszę i powrócił. 17 dyskutantów nie mogło go przekrzyczeć. Jurgen Cichy zbudował swój dom na gardle światła. Świata? No, świata. Myślałam, że światła przez chwilę się przestraszyłam. Lecimy, szukając kolejnych tabliczek. Ale wątpię, żeby tutaj
jakaś 9 była czy 10. No i właśnie, proszę, proszę. Oto i wysoki Hrodgar. Tak to się chyba nazywa. I ostatni emblemat. Tak mi się wydaje. Emblemat 9. Po latach milczenia Siwobrodzi wymówi jedno imię. Tibel Septim. Wówczas jeszcze wyrostek został wezwany do Hrodgaru. Błogosławili go i nazwali Dovahkiinem. Kolejna tabliczka. Ta już chyba na serio jest ostatnia. Wysoki Hrodgar. O, tu jest skrzynia, zajebiście. Okradnę ją, jak będę wychodzić. Emblemat 10. Głos jest ciszą. Podążaj wewnątrz ścieżki, wewnętrzną ścieżką. Mów tylko w prawdziwej potrzebie. Zajebiście. O! Coś mi się stało. Ej, zaraz, co tam było? Ja tego nie widziałam, bo mam takie drobne literki. Ale dobra. Dotarliśmy do wysokiego Hrodgaru. Bardzo fajnie. Ja w tym miejscu podziękuję... No świetnie. Ja w tym miejscu podziękuję wam za uwagę i nauczymy się posługiwać głosem w następnym odcinku. Na razie!